Ahoj wam wszystkim ludziska, howdy cowboys, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony moja skromna osoba, czyli Grzechu, serdecznie mam zaszczyt zaprezentować to, czego wszyscy się spodziewacie, czyli kolejny, mam nadzieję, całkiem ciekawy materiał z serii Zagrajmy w American Truck Simulator. A materiał to naprawdę będzie bardzo unikalny, bo masę ciekawych, nowych rzeczy dzisiaj wam pokażę. Niemniej jednak, zanim przejdziemy do tego, co prosiaczki lubią najbardziej, powiem wam, są dwie rzeczy obecnie, dwie takie rzeczy, które muszę wam przekazać. Jedna was ucieszy, druga was prawdopodobnie zasmuci. Jedna to jest dobra informacja, druga to jest informacja zła, a trzecia to jest informacja, no to już w zależności od człowieka, może być albo dobra, albo zła, nie wiem. Albo dobra, albo zła jest taka, że będziemy zmieniać dzisiaj traka. To znaczy, nie wiem, czy wam się podoba, jak tworzę nowe ciągniki siodłowe, ale już takim standardowym nawykiem serii stało się, że każdej ciężarówce poświęcam mniej więcej około 11-12 klipów filmowych. Zauważyłem, że temu Kenworthowi W900, bo to chyba jest taka marka, z tego co pamiętam, Kenworth W900, ten model, temu modelowi poświęciłem już mniej więcej te 11 materiałów, więc dzisiaj przeskoczymy na kolejnego traka, którego stworzę na waszych oczach, mam nadzieję, ku uciesze gawiedzi. Jeszcze to nie będzie maszyna z moich marzeń, dlatego że jeszcze nie jestem w stanie jej zrobić. Muszę się doświnioczyć do 21. Czekajcie, zaraz wam to pokażę. Historia postępu. Ja mam obecnie poziom 17, a muszę się doświniaczyć do poziomu 20. Nie, 17, 18, 19. Kurde, nie pamiętam do którego. Nie wiem, czy czasem nie do 20. 19 albo 20, jakoś, a może 21. No, o kilka poziomów się jeszcze muszę smyrgnąć, żeby odblokować sobie 4 osie, a kolejny ciągnik siodłowy marzeń chcę już stworzyć z 4 osiami, takiego, wiecie, lewiatana dla transportu super ciężkiego, taki heavy, po prostu heavy cargo duty, tak? Takie potężne jakieś podzespoły do transportu, takiego żbika, takiego po prostu misioka, takiego trolla zrobię, taki potężny bydle, behemota dla transportu super ciężkiego, ale jeszcze nie teraz, jeszcze nie mam tych części odblokowanych, więc teraz na razie przeczekamy moment, aż będę mógł już tamtego zakupić, no i zarobię trochę kasy pracując inną maszyną. Kupię sobie po prostu maszynę nieklasyczną, to znaczy nieklasyczna, Amerykanie to rozumieją poprzez to, że to jest ta maszyna już aerodynamiczna, nie posiadająca tych takich siekierką ciosanych linii, mniej chromu, mniej wykończeń drewnianych, mniej światełek, mniej tego klasycznego archetypu amerykańskiej ciężarówki, a bardziej właśnie aerodynamika i współczesny świat, bardziej tak odchodzą w kierunku tych europejskich ciężarówek. No i dzisiaj właśnie takiego traka sobie stworzymy. To jest ta pierwsza informacja. Druga informacja jest taka, że niestety zresetowało mi progres. Z tego co widzicie, znowu jestem w Salt Lake City. Ja ostatnio już byłem pod koniec dostarczania ładunku do Elko. Byłem tu, dokładnie w tym miejscu i miałem dostarczyć transport, tam chyba ser do Elko. Niestety mnie cofnęło. Więc to jest ta wada, że znowu będziemy od początku wyjeżdżać z Utah i znowu od początku z Salt Lake City będziemy jakiś nowy transport wieść, ale jest też bardzo dobra informacja, mianowicie to. Tak, 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 doskonale, ludziska. Doskonale, albowiem z tego co widzicie, mam już DLC Colorado i właśnie tym się teraz zajmiemy. To znaczy, w momencie kiedy stworzę swój ciągnik siodłowy, pojedziemy już bezpośrednio do najnowszego stanu w tym tytule i zobaczymy, co tam twórcy gry naświnioczyli. No, a te inne stany, kiedy indziej po prostu tam zapuszczę żurawia. Dobra, to wam chciałem przekazać. No i niestety właśnie to, że mam to najnowsze DLC, spowodowało jednocześnie, że progres tytułu mi się zahamował, to znaczy no zresetowało mi obecną dostawę. Zapomniałem, że taka jest mechanika gry. Szkoda. Szkoda, bo chętnie bym tę serię już dostarczył, no kasę bym za to dostał, tak? A teraz no te pieniądze po prostu poszły się pierdupcyć, żeby nie powiedzieć brzydziej. Tak czy inaczej, ludzi skożercy, krwiści, mordercy, moi kochani, mieli 4 minuty już pierdacze, to może przejdźmy do autentycznego gameplayu. Zróbmy to, co przed chwilą zapowiedziałem. Na początek muszę, obawiam się, wejść do garażu. To znaczy, muszę rozbudować garaż, bo chyba nie będzie takiej możliwości, żebym... No właśnie, muszę nowe sloty mieć. Mam 3 traki i 3 miejsca w garażu na te traki. Oczywiście do tej pory w mojej firmie pracują 3 osoby. Marian Świnia, najstarszy, z największym wąsiurem, taki wiecie, hegemon pola walki. Emeryt amerykańskich szos, typowy Janusz.
coś pięknego. Oczywiście ten pan, nie wiem jak on się tam nazywa, już nie pamiętam, Mateusz Wajchę Przełóż, Mateusz, już troszeczkę widać takie zalążki swojego szefa, to znaczy widać w jakiej firmie pracuje, że tutaj trzeba mieć tego wąsiura, trzeba się szkolić na typowego Mariana Świni. On jest jeszcze za młody, to jeszcze nie jest poziom Mariana Świni, ale już takie zalążki są. No i jeszcze mamy Estrid, która jeszcze w ogóle nie zapuściła wąsiura i brody, ale z pewnością kiedyś to nastąpi, bo w takim przedsiębiorstwie to musi tak być. No i musiałbym ulepszyć garaż. Mógłbym zakupić inny, ale to kosztuje chyba 180 tysięcy, a ulepszenie jest za 100, więc to będzie dla mnie tańsze. Niestety, znowu stracę pieniądze, więc mam nadzieję, że będzie mnie stać na zakup kolejnego traka. Wcale nie jestem taki pewien. Tak więc, ulepsz. Odblokowane osiągnięcie. Całkowita przemiana. Okej, okay, i gra mi coś wczytuje. Dla Boga nie wiem, co mi wczytuje, bo przecież nic nie włączałem, ale coś to wczytuje. Widzimy takie bezbrzeżne pola stanu Utah. Pole dyń. O, ciekawy klimacik. Dziabne herbatki, wasze zdrowie. Nie wiem czemu pole dyń to mi się zawsze już będzie kojarzyło chyba z The Walking Dead. Chociaż to nie było pole dyń, ale zawsze mi się Kenny jakoś tak jako taki dyniowy król kojarzy. Nieważne. Dobra, no mam... O kurde, ty, ja myślałem, że tamto to jest ten hangar, a to jest ten hangar dopiero. No to już firma naprawdę... Co prawda wszystko jest z kolos na glinianych nogach, to znaczy wszystko na kredytach jedzie. I to takich bardzo mocnych kredytach, bardzo wielu. No ale im więcej będę miał kierowców, tym szybciej, mam nadzieję, te kredyty będę spłacał. Więc może nie będzie tak fatalnie obecnie. Zarządzaj... Ale zaraz, co mi zresetowało wszystkich moich kierowców? Co ty dogodasz? Nie, no mam ich, dobrze. Co ja bym jeszcze chciał zrobić? Rozbudowałem garaż, musiałem to zrobić. Obecnie mi zostało ile pieniędzy? Gdzie mi to wyświetla? 79 tysięcy. Bardzo mało, to nie wystarczy na zakup nowego traka. Nie wiem, ile potrzebuję na zakup nowego traka, ale z pewnością to nie jest 79 tysięcy. Więc niestety chyba będę zmuszony kolejny kredyt zaciągnąć. God damn it, to już będzie piąty, a może i nawet zanim poleci szósty. Więc no słabo trochę, mam do spłacenia jeszcze 299 tysięcy dolarów. No w sumie jak na taką firmę, która zatrudnia już trójkę ludzi, to nie jest aż tak dużo. Dobra, no to weźmiemy kolejną pożyczkę niestety. Zgłoszenie, prosisz o pożyczkę, 56 dni, 18%, stopa procentowa, no co zrobić? Tak jest. Obecnie dziennie muszę płacić 9000 baksów na spłatę tych wszystkich kredytów. No, mało to nie jest, to na pewno. Mało to nie jest, natomiast spójrzmy, czyli tak, mam 179 tysięcy, ja cały czas nie wiem, czy to wystarczy. Może jeszcze jakiś taki mały kredycik bym dziabnął, nie na 100, ale tak na 50 myślę. Tak, na 50 jeszcze. Dobrze, że mi chcą płacić te wszystkie, udzielać tych wszystkich pożyczek, no bo goddamit, już na 500 000 jestem zapożyczony. 10 tysięcy na dzień muszę spłacać. To jest... Mam nadzieję, że to udźwignę, że nie wyjdę nagle na minus, bo jak mi ekonomia siądzie, to cała seria siądzie. No ale dobra. Czyli mógłbym teoretycznie kupić nowego traka. Jak to się robiło? Dobre pytanie. Dealerzy ciężarówek. Tak, do dealera muszę się udać. Jaka to będzie marka? Jeżeli chodzi o twory typowo takie bardziej nowoczesne, to znaczy już aerodynamiczne, owiewkowe, nie w ujęciu klasycznym, no to mamy w tym zakresie Internationala, mamy Peterbilta, mamy Kenwortha, zasadniczo po jednym traku z każdej marki, bo Maca też mamy i Volvo też mamy, ale mnie się najbardziej, zresztą ja wam to nawet pokażę. Przejść do wybranego dealera, tak. Tak, tym już jeździliśmy, to był fajny track, miło wspominam. Tym Fredlinerem też żeśmy jeździli, chociaż to akurat wspominam przeciętnie. To wszystko już mamy. O! Ten Kenworth, ale to będzie Kenworth, oczywiście nie tak będzie wyglądał, ale tego Kenwortha w przyszłości kupimy, natomiast obecnie coś innego. O! To jest ten jeden owiewkowy, taki aerodynamiczny. A to nie wiem, czy się będę bawił w takie już bardzo długie maszyny, bo nawet ciężko o tym by było manewrować. Napiszcie, czy byście chcieli zobaczyć, jakbym w przyszłości jeździł takim pociągiem drogowym, bo takie ciężarówki naprawdę jeżdżą po Stanach, to nie jest wymysł sci-fi. Naprawdę takie traki potrafią po Stanach jeździć, gdzie szoferka jest ultra wygodna, gdzie tam macie salon, macie toaletę z prysznicem, macie wygodne łóżko, kuchnię i tak dalej. No. Jak na warunki polskie nie do pomyślenia.
to by dojechało, w Polsce by to dojechało do pierwszego skrzyżowania i na tym by się historia takiego traka skończyła, bo już by nie przejechał przez to skrzyżowanie. Tak czy inaczej, no co, mamy rzecz jasna, tego miałem przed chwilą, W900. Dobrze mówiłem, to jest W900? Tak, dobrze mówiłem. Co ciekawe, mój widz się do mnie odezwał ostatnio i też mi, znaczy ostatnio, to już było jakiś czas temu, już nawet dosyć dawno, też mi właśnie napisał na fanpage'u na Facebooku, że sam takim W900 jeździł, bo mieszka na przykład w Ameryce. No i wyobraźcie sobie, śmieszna sytuacja, bo dla mnie to jest tylko seria, dla mnie to jest tylko śmiechostka, to jest tylko gra, a on z czymś takim jeździł w realnym świecie. Tylko że miał, o, takie wydanie, takie bardziej czerwone, takim jeździł, dokładnie tym Kenworthem W900, którym ja się tak długo bawiłem, on tym jeździł w realnym świecie. Więc śmieszna to historia, teraz obecnie jeździ Volvo, z tego co mi mówił. No i co, to jest jeden track, który jest właśnie taki aerodynamiczny, nad którym wypadałoby się zastanawiać, ale nie dziś, dzisiaj go nie kupimy. Innym takim trackiem jest Mac. What? Nie mam odkrytego salonu Maca. Co ty gadasz? A, nie wybrałem, dobra, jestem debilem, nieważne. Odwieź wybranego dealera, tak. Nieważne, przymknijcie na to oko, nie zwracajcie uwagi. Tym też jeździłem kiedyś, to było śmieszne, ale to już jest bardzo oldschoolowa maszyna. To jest drugi track, który jest w tym rycie aerodynamicznym. O, jeszcze takiego Maca mam, w ogóle o nim zapomniałem. To jest drugi podtyp maszyny w rycie aerodynamicznym. I tym Maciem, to jest Mac Anthem, ja kiedyś też nim sobie trochę pojeżdżę. Kiedyś go też zakupię. Nie do końca może w takim wydaniu, być może w takim low roof, w tym niższym. Ale pojeżdżę tym. To też będzie fajne, bo ten Mac uważam, że jest ciekawą maszyną. Ma ciekawą linię. Ogólnie nie bardzo mi się podobają te najnowsze amerykańskie traki, już bardziej aerodynamiczne. Natomiast ten Mac cały czas ma w sobie to coś. Może nie aż tak to coś jak te oldschoolowe traki, ale coś tam ma. Coś tam ma. Oczywiście słynny Peterbilt, który też produkuje bardzo fajne podtypy, bardzo fajne modele w tym klasycznym wydaniu, no i też ma również te modele owiewkowe, na przykład takiego Peterbilta mógłbym zakupić, ale może was zdziwię, może nie, to jeszcze nie dziś, dzisiaj nie nastał ten dzień, dzisiaj zabawimy się czym innym, no to została mi tylko jedna marka, nie no, dwie marki, International i Volvo. Natomiast jeżeli chodzi o te marki, powiem wam tak, International jak dla mnie subiektywnie jest obecnie najbrzydszą ciężarówką. Ten model Internationala, czyli International Lone Star, jest jak dla mnie najbrzydszym trackiem, jaki obecnie jest na amerykańskim rynku. Nie wiem, no coś po prostu w nim jest brzydkiego jak dla mnie. Ten przód nie przemawia. Nie przemawia do mnie ani wiotę, ani chuchu. Paskudny jest, po prostu. No, mówi się, że o gustach się nie dyskutuje, no ale takie moje gusta, że w tym po prostu nie ciągnie mnie do tego tracka, tak? Nie ciągnie mnie. Natomiast ciągnie mnie do Volvo. I teraz sobie wybierzemy właśnie to Volvo. Nawet mogę wybrać, o to fajnie, wystartuję od razu w Utah, bo mam zaraz blisko dealera. Odwieź wybranego dealera, tak. I tutaj bym wybrał Volvo. Volvo niby też to już jest ten trak typowo owiewkowy, aerodynamiczny, ale on jest taki troszeczkę jakby z duszą, z innym rytem. To znaczy już jest taki delikatnie siekierką ciosany, już te linie są inaczej poprowadzone. Ma to w sobie taki rustykalny urok. I dlatego obecnie chciałbym zakupić Volvo. No i co? W nadchodzącym czasie będę go przemodelowo wywołał pod siebie. Ile? Katalogowo to kosztuje tyle? No nie, ja nawet nie jestem w stanie go kupić, bo znowu 20 poziom. Jakie to jest z dupy w tej grze. Ja w tym tytule spędziłem już chyba 60 godzin minimum, a cały czas nie mogę sobie pomalować ciężarówki tak, jakbym chciał, albo wykreować ciężarówki tak, jakbym chciał, bo cały kurde czas mam te ograniczenia, które sprawiają, że cały czas nie mogę robić tego, co bym chciał, czyli grać w tę grę po prostu, bo cały czas mam wszystko zablokowane. Ja rozumiem system odblokowywania, ale na litość boską, jeżeli ktoś ma już 60 godzin ograne w grze i cały czas nie ma odblokowanych podstawowych rzeczy, bo malowanie to jest podstawowa rzecz. Albo, no, wygląd ciężarówki to jest podstawowa rzecz. No to chyba to zostało trochę źle pomyślane, bo ja teraz sobie właśnie chciałem to Volvo zakupić. W takim wydaniu, dokładnie takie Volvo. Nie jestem tego w stanie zrobić, mam za mały poziom. Nie pierwszy raz napotykam się na ścianę, betonową ścianę niezrozumienia się z tytułem w tej grze. Aż z ciekawości bym wszedł normalnie na swoje konto steamowe, żeby zobaczyć, ile ja mam faktycznie godzin rozegranych w tym tytule, bo mi się wydaje, że strasznie dużo,
a cały czas podstawowych rzeczy nie ma odblokowanych. No to jest jakiś bullshit, to jest po prostu pomyłka. Tak czy inaczej, w takim razie, skoro nie jestem w stanie kupić Volvo, zobaczmy jak ten Mac wygląda. To znaczy, mogę kupić online, zobaczmy. Aha, ale online to jest tylko... No nie gadaj, że to mam wszystko zablokowane. Chryste panie, zaraz naprawdę mocno się zdenerwuję. Wszystko mam w tej grze poblokowane? Wszystko? Totalnie wszystko? Nic nie mogę kupić, tak? Odwieź dealera. No, tak, to tutaj mam od 25 poziomu. No to jak se, Grzesiu, chciałeś Maciem pojeździć, to rozegraj w tytule 100 godzin. To może od tego momentu będziesz w stanie Maca kupić. No nie, no to jest po prostu... To jest gra singlowa. Wyobraźcie sobie coś takiego w innej grze singlowej, załóżmy, nie wiem, gracie w... No kurde, ciężko mi to nawet do czegoś przyrównać. Jezu Chryste. Gram sobie w City Skylines i gra mi mówi, że autostradę odblokuje, jak rozegram 100 godzin w grze. Przecież to jest bez sensu. Przecież to się nie trzyma kupy dupy. To czym mam grać do tej pory? No, jeżeli ja na przykład zasiadałbym do gry z tą myślą, że chcę sobie zakupić Maca, to musiałbym 100 godzin zmarnować w tej grze innymi trackami, które mnie nie interesują, żeby wreszcie zarobić na tego Maca, który, kurde, mi będzie przynależał, jak już będę spruszony siwizną na głowie. Dobra. Wszystkie ciężarówki, którymi byłem teraz zainteresowany, są niedostępne, więc pozwólcie, że... No jestem z powrotem, wybaczcie mi tą chwilę słabości, to cięcie, ale po prostu musiałem przemyśleć, co dalej będę robił. Inna kwestia jest taka, że chciałem ochłonąć poza wizją, bo naprawdę wkurzony byłem, po prostu rozgrzany do białości niczym stal, która wyszła z pieca hutniczego. Nie bez powodu, zrozumcie moje zniesmaczenie, ja nawet to sprawdziłem bezpośrednio przed chwilą na Steamie. Ile ja tutaj mam rozegranych godzin? Grubo ponad setkę. Bardzo grubo, ponad setkę godzin spędziłem przy tym tytule i cały czas mam poblokowane podstawowe rzeczy w nim, bo cały czas nie spędziłem dostatecznie dużo czasu, żeby odblokować podstawę. Ja nie mówię o jakichś skomplikowanych, zawiłych, wysublimowanych rzeczach, ale podstawę taką jak określone silniki, określone malowania czy modele ciężarówek. No, trochę z dupy. No ale dobra, obecnie jestem zainteresowany zakupem około 4, powiedzmy łamane na 5 maszyn. Niestety, jak przejrzałem tych wszystkich dealerów, wszystkie te ciężarówki, którymi obecnie jestem zainteresowany, są zablokowane. Tak, więc nie jestem w stanie kupić nic, co mnie interesuje, a nie będę kupował czegoś, co mnie nie interesuje, więc póki co jeszcze będę troszeczkę jeździł moim szarym wilkiem, być może w przyszłości coś wykombinujemy, czas pokaże. No ale powiem wam tak, skoro będę jeździł tym trackiem jeszcze jakiś czas, to wypadałoby wykombinować jakąś dumną przesyłkę dla niego, ewentualnie sprawdźmy, czy wreszcie mam... rynek pracy tak, ale szybkie zlecenie. Czy wreszcie gdzieś miałbym jakieś zlecenie na Western Stara, bo chciałem wam tą nową markę, która w tytule się pojawiła, pokazać. Wypatrujmy bacznym wzrokiem Western Stara. Czy gdzieś będzie owa marka? Nie widzę. Zleceń w Hun, marki nie ma. W ogóle to też jest dziwne, bo... Czekajcie, to nie jest ten nowy Western Star? Tak, to jest Western Star. Czyli jest ta marka, ale ten musiał przez całą mapę przejechać, też nie do końca. Nie do końca mnie to kontentuje, wiecie? Żeby tak jechać przez całą mapę. Ja bardziej jakiś taki szybki kurs bym tu chciał wykonać. No ale jak się nie uda inaczej, to trzeba będzie i tak. Dziwne jest to, że w ogóle mi nie pokazało żadnego salonu Western Stara. Nie wiem, czy nie odkryłem do tej pory, czy nie ma na mapie takiego salonu, nie wiem. No bo to nowa marka w końcu jest, cała marka. Tu jest Western Star. Gdzie to jedzie? Jak to jedzie? O kurde! Same takie długie ładunki będą! Panie kochany, zlituj, że się. Nie ma nic krótszego. Jeżeli chodzi o dodanie Western Stara, czyli nowej marki do tytułu, też muszę przyznać, że byłem bardzo mocno zniesmaczony, kiedy go dodano, dlatego że teoretycznie dodano bardzo fajną ciężarówkę, którą zawsze byłem zainteresowany, ale w praktyce tylko w jednym formacie, tylko w jednym wydaniu, to znaczy tylko w krótkim wydaniu. Nie da się jej rozbudować, o czym już kiedyś mówiłem, co wydaje mi się totalnie idiotyczne, no bo jak się nie da rozbudować? Jak, no jak w ogóle? Czemu? No, nie znajduję uzasadnienia tym podobnej sytuacji. Tu jest jeszcze Western Star, widziałem.
Gdzie to jedzie, jak to jedzie? Nie, to jest Peterbilt, to źle widziałem. No chciałem wam pokazać coś nowego po prostu, ale... Widzę, że nie bardzo gra mi umożliwia takie coś. Chyba nowym trackiem się na razie nie przejedziemy, coś mi się tak wydaje. No dobra, trudno. W takim razie zobaczmy, jakie są rynki przesyłek takich standardowych. Rynki, raczej jaki jest rynek tychże przesyłek. Zobaczmy, czy cokolwiek jedzie mi do Colorado, bo właśnie w tym rejonie mapy chciałem się teraz oddalić w kierunku Colorado. Coś jedzie, ale nie przekracza granicy stanu. To by jechało w te rejony. Tylko, że to jest ładunek, który już przewoziliśmy, bo Fadroma to już jest nam znana doskonale. To! O, i to jest godne zainteresowania, można to rozważyć. To również. To do Kalifornii. No jest tu trochę ładunków, więc myślę, coś tam dla siebie wygrzebię. To na przykład. Również taka naczepa. To. O, to jest fajna naczepa, trzyosiowa. Niewykluczone, żebym to wziął. A jeszcze muszę zobaczyć na ceny, co będzie najbardziej opłacalne dla mnie, bo to też... No teraz to muszę zarabiać, bo tych kredytów nabrałem jak dzika świnia w rui i prawda taka, że muszę to jakoś zacząć spłacać. Zresztą, skoro nie kupuję teraz kolejnego traka, to jeden kredyt mógłbym spłacić od razu, prawdę mówiąc. Wybaczcie, że taki trochę z dupy odcinek, bo już bardzo dużo czasu minęło, a ja cały czas nic nie zrobiłem, ale po prostu no jestem zszokowany tym, jak mnie gra potraktowała. Obecnie kasy mam... 229 tysięcy. Jestem w stanie pewne zobowiązania spłacić. Załóżmy, spłacimy dwa kredyty. Także po prostu już coś było. Tak, już coś mi tam nie będzie siedziało na głowie. Bilans konta 97 tysięcy. Na razie sobie tyle zostawimy. To jest taki mój próg bezpieczeństwa, żeby nie zbankrutować. No i cztery kredyty na głowie mam. Łącznie 300. O, 300 powiedzmy w zaokrągleniu tysięcy dolarów. No i teraz jeszcze raz zobaczmy ten rynek przesyłek. Która przesyłka będzie dla mnie najbardziej opłacalna? Nie, ja chcę jechać dalej. Tutaj nic, tutaj. To by było 24 dolary za kilometr, jakieś stalowe elementy, Salt Lake City do Sterling. Fajnie, bo bym przejechał niemal przez cały stan, więc dużo byśmy zobaczyli tego nowego anturażu. Więc to by była fajna naczepa, chociaż nie aż tak bardzo opłacalna, co ciekawe, stalowe elementy. 24 dolary za kilometr. Co tu jeszcze takiego ciekawego mam? To jest 25, czyli paralelne, porównywalne. To jest najbardziej opłacalne, prawdę mówiąc, 29 dolców. Ale wiecie co? Ten ładunek mi się podoba, z chęcią bym go przewiózł. Fajerwerki. Jest opłacalny, jest w kierunku Colorado. Tylko, że kurde, to jest ledwo co zahaczał ten stan. To ja może wezmę jednak ten dłuższy ładunek. Chcę po prostu, wiecie, tak się porządnie nim przejechać, tym stanem. Za 9 godzin wygasa, no to chyba zdążę odebrać. A Steel. W przedsiębiorstwie A Steel, ustaw na GPS-ie, właśnie to odbierzemy, kontynuuj. Zobaczmy jeszcze jedną ważną rzecz. Wybaczcie, naprawdę bardzo was przepraszam, ludziska, za to, jak początek tego materiału wyglądał, że tyle waszego czasu zmarnotrawiłem, ale naprawdę nie przewidziałem czegoś takiego. Ja byłem święcie przekonany, że teraz będę sobie robił mojego nowego traka, którym będzie Volvo i będziemy jeździć teraz Volvo. A tu się nagle okazuje, że tytuł troszeczkę mnie zbił z tropu. Muszę jechać tak i tam potem na wprost. Dobra, chyba zapamiętam. Ech. No, brutalny świat. Nie jadę. Coś jest nie tak. Co się zwaliło? Halo? Jestem ponownie! Witam się z wami na tym samym materiale już chyba po raz trzeci, więc no... Ultra udany klip filmowy, ale hej, nie będę niczego wycinał, bo to także jest ta gra. Wszystko, co wam pokazałem, jest integralną częścią owego tytułu. No cóż, wreszcie chodzi. Coś się odblokowało, po prostu nie wiem, co się zwiesiło w tej grze, ale sterowanie po prostu przestało mi funkcjonować. Wyłączyłem grę, włączyłem jeszcze raz, teraz jest w porządku. No i cóż... miałem właśnie... teraz odebrać to zlecenie, czyli po prostu wyjeżdżam stąd i potem cisnę na sandała cały czas prosto, podjeżdżamy. Czekaj, jeszcze jedno mi pokaż. Bo tu są dwa przedsiębiorstwa Steel. No to które to będzie? Dobre pytanie. Bo mam dwa obok siebie. Tak patrząc na mapę, to jest dalej, więc... Okej. To podjadę do tego dalej. Włączę stoper po raz, kurde, już nie wiem który. No wybaczcie, taki po prostu materiał dzisiaj mamy.
Plan jest taki, dopultać się do 20 poziomu rozwoju tym trakiem, moim srebrnym lewiatanem, którym źle wyjechałem. Ale też jestem z siebie dumny pod pewnym względem, bo już mam naprawdę ogromny garaż, już taka firma, no, po waflu mocna fest, rozbudowana widać, no. To daje jakąś tam frajdę, no, daje poczucie dobrej zabawy i spełnienia. Chociaż no szkoda, że tak wyszło pod innymi względami. Nie mam w ogóle wachy, znaczy mam pół zbiornika spali... Oj! No myślałem jakoś tak, że inaczej to będzie, że jakoś się zmieszczę. Zresztą prawda jest taka, że patrzyłem na ikonkę tankowania, ile mi... Ej! No przecież nie... To już kiedyś o tym mówiłem, że gra ma złą detekcję trafień, to znaczy teoretycznie, optycznie widać, że nie zahaczyliśmy o coś, ale gra, no, ma inne zdanie, to znaczy ona uważa, że zahaczyliśmy. Zatankujmy. Cóż ludziska mogę rzec? Jedyny plus dzisiejszego materiału taki, że rzeczywiście udamy się w kierunku Colorado, więc no jakoś tam się zbliżymy do tych nowych... klimatów, nowych warunków, pokażę wam coś nowego w grze, z tej perspektywy. Z ciężarówką jeszcze się muszę zastanowić, jak tego orzecha ugryzę, to znaczy jak to zrobię, no ale prawdopodobnie jednak będzie tak, że na razie będę jeździł cały czas W900, tym Kenworthem, aż nie osiągnę poziomu 20. I jak osiągnę poziom 20, wtedy sobie wykupię właśnie to Volvo, które planowałem obecnie. Chociaż kurde, to jeszcze dużo mi brakuje do 20 poziomu, więc muszę to dobrze przemyśleć, czy w międzyczasie jeszcze nie zakupić jakiejś innej maszyny. Tak czy inaczej, kupiłbym sobie Volvo, a potem, jak będę miał poziom 21, zakupił tego traka, którego teraz planowałem. No a Maca Anthema, to już w ogóle, no nie wiem, czy kiedykolwiek na tej serii zakupię, no bo kurde, jak ja muszę mieć poziom 25, żeby tą ciężarówkę odblokować, to Chryste Panie, ja bym musiał chyba, no z 200 godzin jak nic rozegrać w tej grze. No albo 150 ponad, grubo, myślę, tak 170 co najmniej. Więc no, dziwne trochę. Tak jak mówię, ja rozumiem system progresu, to jest bardzo fajne, że ja odkrywam nowe części, odkrywam nowe traki i tak dalej, ale w momencie, kiedy spędziłem już w jakimś tytule 100 godzin, no to chyba już powinienem mieć taką podstawę odkrytą. To znaczy, ja rozumiem mieć zakryte jakieś bardzo wyszukane środki transportu, no ale żeby mieć całą markę zakrytą, tak jak w przypadku Maca. No, delikatne nieporozumienie. Nieważne. Dzisiaj o tym nie będę pierdaczył i popierdywał. Dzisiaj dalej będę snuł opowieść na temat Meksyku, a jak skończę, to będę opowiadał o samym stanie Colorado, do którego się dzisiaj udamy i który, mam nadzieję, okaże się być bardzo widowiskowy i pięknie wykonany. No ale to jeszcze wszystko przed nami. Kończąc wątki samego Meksyku, ostatnio opowiadałem wam bezpośrednio o tym, jakie to były projekty tam prowadzone. To znaczy, że stan jest bardzo silnie związany z technologiami kosmicznymi, z rakietami, z obiektami rządowymi, bazami wojskowymi i tym podobnymi rzeczami. No wiecie, pustynia, to się nie ma co dziwić, że tam kombinowano w tym kierunku, tak samo jak kombinowano z bronią atomową. Nie pamiętam, czy o tym wam mówiłem, czy nie, ale Meksyk, Nowy Meksyk to był taki stan, gdzie po raz pierwszy, z tego co pamiętam, chyba po raz pierwszy, tam pierwszą głowicę atomową w Stanach Zjednoczonych na terenie pustyni Nowego Meksyku zrzucono, taką testową głowicę atomową. Również z tego samego powodu, co te badania tam były prowadzone, czyli po prostu chodziło o to, że zawali droga, hamuje mi drogę. Drogi śledzie, świnia jedzie. Patrzcie co za gnój, jak mnie hamuje. Tak czy inaczej, o kurde ty. Ja nie wiem, czy to czasem nie jest najwyższy komin w USA. Musiałbym poczytać. Nie, chyba najwyższy komin w Stanach Zjednoczonych jest usytuowany bardziej na północy, tak mi się wydaje. Ale wygląda dosyć podobnie do tego. To znaczy też jest taki bardzo mocno poszerzany do spodu. Widzę ogromne przedsiębiorstwo jakieś, naprawdę, no. Robi wrażenie. No i słuchajcie, ja właśnie jadę w tym kierunku. Jadę do tego przedsiębiorstwa, to się naoglądam. Nie wiem, co to jest, jakaś rafineria czy coś. Chyba nie. Chyba bardziej huta mi się wydaje. No dobra, ciśniemy zatem. Zobaczymy, jak ta huta wygląda z bliska. W końcu stal stamtąd biorę, więc wszystko by się sklejało w jedną spójną całość, że to jest huta. No dobra, zobaczmy. No to tak troszeczkę omijam główny zakład, jadę do magazynów. Avalanche Steel. Nie, nie omijam głównego zakładu, to tam jest ten największy komin.
O, wielkie dziadostwo. To trzeba przyznać, ten zakład robi na mnie wrażenie. Naprawdę mam w stosunku do niego pewien respekt. No i co? Rynek przesyłek, dawaj mnie jewło. Czyli... O kurde, jeszcze coś się pojawiło. Tego wcześniej nie było. No ale to jest zupełnie w innym kierunku, to nieważne. Ja chcę to, tylko że mogę to sobie jeszcze zmieniać. No ale to ja i tak już mam ten największy ładunek, tak? Czyli mógłbym jeszcze taki wziąć, ale w przypadku takiego... 24,74. A w przypadku tego ile zarobię? 24,74 też. Tyle samo. To powiem wam... Ach, dobra, wezmę taki. Taki typowy pociąg drogowy. Już jakiś czas temu, powiedzmy ostatnio, z takim ładunkiem jeździłem, więc niech będzie. Przyjmij zlecenie. Jest to transport ciężki. Jest to ważna dostawa. Jest to przyczepa przegubowa. 27 ton waży. Nie taki ciężki, bym powiedział. Ale dobra. Mój trak spokojnie, z łatwością, z palcem w dupie sobie poradzi z takim transportem, z takim ładunkiem. Nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości. Ale czekajcie, gdzie to się mogę podpiąć? A, tu jest przód. Dobra, zaraz to ogarniemy. Spokojna rozczochrana. Nie takie rzeczy się robieją, panie. Fajnie, że wreszcie przeszedłem do gameplayu, bo pewnie już się niecierpliwiliście. Pewnie wiele osób w ogóle to przewinęło, to moje gadanie. Nieudaczne zresztą, no ale nieważne. No wyszło jak wyszło, po prostu. Ważne, że teraz możemy prowadzić gameplay. Mam nadzieję soczysty i pyszny. Mam nadzieję, że pokażę wam dużo stanu Colorado. Może no nie dzisiaj, bo akurat to do granicy stanu Utah zdołam dojechać, ale na kolejny materiał już na bank. Czy dobrze wjechałem? Chyba. Mi się wydaje, że tak. No, nawet. O, fajnie się to zgrywa, bo ja mam srebrnego traka i ładunek też taki srebrny, taka stal. Chociaż prawdę mówiąc, stal, którą się odbiera z huty, bardzo rzadko jest srebrna. No mam miasto obok hutę Katowice, zresztą w Dąbrowie Górniczej są aż dwie huty. Jest huta bankowa i huta Katowice. W hucie bankowej, no to jest bardzo stary zakład, za czasów II wojny światowej, tam części do Panther Niemcy robili. Natomiast huta Katowice, oczywiście nowszy zakład tworzony przez komunistów, najpotężniejszy zakład przemysłowy kraju polskiego. No i aż trzy wielkie piece. No i ludziska. Co tu wiele mówić. Jak stamtąd stal zabierają, to ona zazwyczaj już jest zardzewiała, bo to nie jest tak, że jak oni coś wytopią, to to od razu jest zabierane. To zazwyczaj jeszcze troszeczkę leży gdzieś tam na składzie i już troszeczkę się tą rdzą przypruszy i dopiero zardzewiałą stal zabierają do innych zakładów. To nie robi żadnego problemu, bo to nie są głębokie wrzery. To jest taka tylko rdza powierzchowna, więc to nikogo nie obchodzi. To jest... Wiecie, no to nie odgrywa żadnego znaczenia totalnie, no ale jednak tak to wygląda. Czasem się zdarzają takie kawały stali, że są cały czas połyskujące, ale to rzadkość. Dobra, teraz muszę opracować moją trasę. Ja chcę z Utah jechać przez Vernal, przez... Jakie miasta w ogóle przejedziemy? Przejedziemy sobie Wrangley, przejedziemy Steamboat Springs. To musi być bardzo widowiskowa trasa, zobaczcie, wow! Nie mogę się doczekać, aż tam zajadę, bo wygląda super. Bardzo się cieszę, że akurat tą północną trasą stanu się przejadę, bo widzę, że tutaj coś twórcy gry namatoczyli. Coś to będzie fajne. Dobra, czyli jedziemy przez Fort Collins, prawdę mówiąc, nawet od niego nie zahaczając, ale tu będzie wymagająca trasa, to będzie fajne. No i do Stirlings, czyli fajnie, cały stan sobie przejadę. Naprawdę nie mogę się doczekać. Zresztą stan bardzo ładnie wykonany, zobaczcie, im... Późniejsze są stany, im późniejszych są aktualizacji DLC-ków, tym więcej jest w nich detalu. To znaczy, tym więcej jest ulic, tym gęstsza jest ta siatka ulic, to też dostrzegam. No porównajcie sobie na przykład to do tego. Ja wiem, że Nevada w znacznej mierze jest pustym stanem, no ale z całym szacunkiem, no Colorado też nie jest jakąś metropolią wielką, więc... Dobra, czyli na razie jak muszę jechać, bo to jest ważne. Na razie... Gdzie ja w ogóle jestem? Tutaj jestem. Czyli na razie bym jechał na... Kurde, to będzie skomplikowana droga. Na razie to ja bym chciał odbić tam i odbić na prawo stanową 80, potem kierować się dalej na prawo 80, a potem dalej na prawo na 40. Mam nadzieję, że się nie pogubię, ale no jest to delikatnie zawiłe, więc mogę się zgubić. No cóż, czas pokaże, zobaczymy. Tak czy inaczej, raczej nie inaczej, tak to właśnie będzie.
No i kontynuując ciekawostki, tak jak wam już mówiłem, Nowy Meksyk, bo cały czas o nim będę opowiadał, jest bardzo silnie związany właśnie z militariami, z bazami wojskowymi, rakietowymi. Tak jak mówiłem, tam znajduje się obszar tak zwanego kosmodronu, czyli miejsce, gdzie startują prywatne rakiety odrzutowe, a i przy okazji w przyszłości tam mają stamtąd startować prywatne promy kosmiczne. Inna kwestia to właśnie tam lądują wahadłowce kosmiczne Stanów Zjednoczonych nierzadko. No i po dziś dzień tam można takie dosyć tajemnicze kompleksy, już opuszczone zabudowania starych baz wojskowych zwiedzić na środku pustyni, gdzie no widać, że zajmowały się czymś ważnym, dlatego że no po dziś dzień te kompleksy robią wrażenie, po dziś dzień widać, że na przykład ściany tudzież mury, może zobaczmy przez chwilkę jak to wygląda całościowo, no wielkie bydle, wielkie zdecydowanie, robi wrażenie. To już jest taki skład, no nie w kij dmuchał, nie w trąbę lizał, więc trzeba brać spore zakusy, żeby to mi tam nie wjeżdżało. Trzeba też się będzie postarać przy tym transporcie, to nie będzie takie łatwe. No i kontynuując, ściany, sufity potrafią mieć po 8 metrów bitego żelbetu, więc widać, że testowano tam broń atomową, widać, że testowano rakiety. Te kompleksy dzisiaj o tym świadczą, chociaż wyludnione, chociaż opuszczone, to jest takie stare świadectwo posępnej historii owego stanu, jakim jest Nowy Meksyk. Również zresztą w Nowym Meksyku, nie pamiętam czy o tym wam mówiłem czy nie, jeżeli się powtarzam to wybaczcie, ale również właśnie w Nowym Meksyku znajduje się słynna miejscowość Roswell, 50-tysięczne miasteczko, gdzie doszło do incydentu w Roswell, słynny incydent 2 lipca 1947 roku, gdzie wojsko tak się do tego ustosunkowuje, że oficjalnie tam znalazło się miejsce upadku balonu meteorologicznego. Natomiast ja teraz na 80 chcę się kierować, czyli na razie chyba cały czas prosto. SS-13 West. No chyba cały czas prosto. Tak mi się wydaje. No i ludziska. Co ja chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że oficjalna wersja wojska była taka, że balon meteorologiczny się tam rozbił, no ale wiemy, że nieoficjalna wersja ludności lokalnej była taka, że to był po prostu UFO, UFO, czyli niezidentyfikowany obiekt latający, który reszta ludzi utożsamiła. 80 East. Kurde, nie wiem jak mam jechać. Ja powinienem się kierować na lewo tutaj. Na 80. 80 East, dobra. Na lewo. Na lewo, czyli w efekcie na prawo, no, tak to wygląda. No i ludziska. Aha! Ty, bo mnie tu przyblokowałeś! Ej, synek, kurde maci, no widzisz, że kierunkowskaz mam, to byś mi zrobił miejsce, tak? No, i po prostu oficjalna wersja samych mieszkańców, czyli lokalców, była taka, że jakiś dziwny obiekt tajemniczy się tam rozbił i jak dla nich to był niezidentyfikowany obiekt latający, który sobie utożsamili jako jednostkę spoza planety Ziemia, jakieś ufolutki, nie wiadomo co, prawda? Tak to wyglądało. Ja kurde zjadę na sekundkę, bo tutaj jest dużo rozjazdów, mogę się zgubić, a nie chciałbym tego bardzo, bo jak tutaj się pogubię, to potem będę w koziej dupie i nie będę w stanie wyjechać w ogóle ze stanu. Więc sprawdźmy, upewnijmy się, czy dobrze pojechałem. Na razie dobrze. Na razie dobrze, natomiast teraz powinienem się kierować do Vernal. Takich kierunkowskazów, drogowskazów muszę wypatrywać. Czyli na razie skręcam na lewo, a potem na prawo, na 40. I cały czas prosto. Dobra, no to mniej więcej już wiem o co chodzi. Puści mnie ktoś do ruchu. Mogę się włączyć. Myślę, że mogę. Trochę wymusiłem, ale ważne, że mogę. No dobra, czyli teraz będziemy się na lewo kierować, czyli na razie zjazd na prawo. Na razie nie mam drogowskazów na Vernal, bo to jest jeszcze za daleko. Hayen! O, ludziska Hayen Mountains! Pamiętacie to? O tym też wam będę opowiadał, ale to już przy okazji ogrywania. Dalej będę ogrywał to samo, tylko opowiadania. Przy okazji opowiadania o Colorado, to też będę opowiadał o tej miejscowości, bo jest tutaj miejscowość Hayen w ogóle w Colorado na mapie. Jak z ciekawości. Nie, akurat Hayen nie zrobili, a powinni byli zrobić, bo to jest bardzo charakterystyczny obiekt. No, Colorado głównie
z High End Mountain, z tego kompleksu słynie, więc myślę, że jednak powinni to tam ulokować. Powinno to się tam znaleźć. No ale dobra. Twórcy gry zrobili, jak uważali za słuszne. Nieważne. Ważne jest to, że ja teraz się powinienem kierować na prawy pas. No i ciśniemy, ile fabryka dała. Aha, i tak jest zwężenie. Myślałem, że to taka autostrada będzie, ale nie aż taka. Na razie 80 międzystanową, potem odbijam na prawo, więc jest luzik, wiem dokąd zmierzam. Kroczymy po ścieżce, która jest dla nas w pełni świadoma. I o to chodzi. Piękne pejzaże. Całkiem urokliwe. No i fajnie jest. No i kontynuując ludziska. Okularado to potem. Na razie mówimy cały czas o Nowym Meksyku. Tak więc Roswell, niewielkie 50-tysięczne miasteczko z bardzo dziwną historią, które dzisiaj jest głównie kojarzone z turystyką takich zapaleńców, którzy się interesują tematyką UFO. To znaczy to miasteczko już jest z tym utożsamia, z tego się stało powodu sławne. No i tym rytem stara się iść w turystykę. To znaczy możecie sobie tam iść do sklepu UFO-ludka kupić, macie tam restaurację ze znakiem UFO, macie jakieś przybytki ze zdjęciami z tamtego wydarzenia. Jest pełno takich miejsc dla zapaleńców, którzy tam jeżdżą tylko i wyłącznie dlatego, żeby właśnie odczuć ten smaczek przeszłości miasta, że tam się rozbiło coś dziwnego, prawda? O tym, co się tam dokładnie rozbiło, to może nie będę opowiadał, bo to już powiedzmy Vernol dokładnie tutaj chce. To już powiedzmy inny temat. Ale wiecie, że jestem racjonalistą i koncepcja obcej cywilizacji, która przemierzyła miliardy kilometrów, wręcz biliony lat świetlnych kosmosu, zużywając na to niezliczone zasoby naturalne i przylecieli tylko po to, żeby nam gwałcić krowy, no to mi się wydaje takie troszeczkę debilne, więc również za debili postrzegam osoby, które w to wierzą. Nie wiem czemu stanąłeś, ale jak stanąłeś, jak ten penis, no to ja jadę, tak? Dobra. Natomiast ważne, że Roswell tam po prostu się znajduje. A co jeszcze takiego innego ciekawego o Nowym Meksyku można powiedzieć? Przede wszystkim jest to stan słynny z tego, że właśnie bardzo wiele wolności obywatelskich mają osoby, które tam zamieszkują. Jeżeli jest twój teren, to tak samo jak w Arizonie mówiłem, jeżeli jest twój teren, to jest twoje prawo, to jest twoja... A bo to pod górę jest, tak się dziwiłem, że się nie mogę rozpędzić. O, ciekawe klimaty, jakieś jezioro potężne. Jeżeli jest twój teren, to jest twoje prawo, to jest twoja wolność, możesz sobie na nim robić co tylko zechcesz i jeżeli ktoś wejdzie na twój teren, no to musi się z tym liczyć, że no to jest twój teren i możesz z nim zrobić co będziesz uważał za stosowne, prawda? Czyli załóżmy, jeżeli zastrzelisz osobę, która wchodzi na twój teren, nikt cię za to nie będzie rozliczał, bo on po prostu wszedł na twój teren. Jeżeli twój teren był oznaczony, no to w tym momencie on wiedział, że wchodzi na twój teren, że narusza czyjąś własność prywatną. Masz prawo takiego jegomościa zastrzelić. I to są bardzo specyficzne te wszystkie stany południowe. Ja nie mówiłem o tym przy okazji Arizony, no bo to też tam niektóre osoby pisały w komentarzach, że one głównie Arizonę z tym kojarzą. To jest prawda. Zapomniałem o tym powiedzieć. Natomiast to jest taka prawda, że to są wszystkie te stany południowe w Stanach Zjednoczonych. Czyli nie tylko jest to Nowy Meksyk, nie tylko jest to Arizona. Wow, dosyć kręta ta trasa. Wcale nie jest taka wielka jak myślałem, więc muszę zwolnić. To już nie jest taka autostrada, jak mi się wydawało. Zresztą, wydaje mi się również, że odcinek jest diablo długi. Może gameplayu tutaj aż tak potwornie dużo nie było, no bo sami widzieliście, co się stało. Musicie mi za to wybaczyć, no ale... taki niefrasobliwy był początek. Rata kredytu poszła się pierdaczyć. Widzę przed mymi oczami hotel, motel, motel, hotel i myślę, że tam właśnie pojadę się zakotwiczyć. I tam się z wami pożegnam. Hotel, motel, motel, hotel. Nawet jest stacja benzynowa, ale stacji benzynowej akurat nie potrzebuję. Panie kochany! Ja się muszę wbić na twój pas, rozumisz? Mam nadzieję. Spać tu nie będę, bo to jeszcze nie ten czas. Świnia nie jest aż tak zmęczona. Ale się tak zakotwiczę na sekundkę, żeby było, że na parkingu się z wami żegnam, a nie jak dzikus na poboczu, prawda? Staniemy sobie przy tym, co to jest. Albo Kenworth, albo Peterbilt. Chyba Peterbilt. No, długie naczepy są, to one żyją swoim życiem. Nieważne. Kenworth. Kenworth.
No dobra, ludziska, tutaj się z wami obecnie pożegnam. Mam nadzieję, że odcinek pomimo trudności technicznych i problemów z samym gameplayem jakkolwiek wam się podobał. Troszeczkę gameplayu tutaj też było. Na kolejnym materiale będzie naprawdę ciekawie, dlatego że już typowo udamy się do nowego stanu, nowe DLC zeksplorujemy. O, to jest długa droga, więc kurde... Sporo trasy jeszcze przede mną, ja nawet nie wiem. Postaram się to zrobić tak, żeby zdążyć tam dojechać na kolejnym materiale, już do punktu docelowego, ale kurde, nie wiem, czy się uda, bo to jest bardzo daleko stąd. Tak czy inaczej, na razie ode mnie to tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli wam się podobało, nie zapomnijcie o łapkach. Jeżeli chcecie wspierać kanał, nie zapominajcie o Patronite, a kolejne materiały postaram się i moja w tym głowa, żeby były już bardziej udane od dzisiejszego. Hej ludziska, cześć!